No dobra, wystarczy tego oglądania. Czas się wsiąść do roboty. O nie, znowu ten przypał. Kurczę, tu się od tego roi. Walą do nas. No, bardzo oryginalnie. Zbieraj te czerwone tegesy, co? Długo będziemy się tak kręcić w kółko? Chcesz, żeby mnie zemdliło? No dobra, tym razem lepiej. W nagrodę wykonasz swój pierwszy skok spadochronowy. Ale bez spadochronu! No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zdejmiesz? No nie bądź sztywniak, zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest, przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata. Oho, oho, nieźle. Wygląda na to, że Globok snawiał swoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czym, nie? Taki żart. A, właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję. Tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła, ale to i owo można w niej znaleźć. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie no, sam bym się nie domyślił. A żeby zaatakować, trzeba wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to wziął kasę. Czas ucieka. Musimy dopaść André, nim dotrze do serca świata. Ty, zobacz, przełącznik. Jak nam życie do czegoś służy. No dawaj, no. Brawo, Raymanie. No, gdyby nie ty, już dawno by cię nie było. Skarbonki. Nie jestem jasnowidzem, a jednak czuję, że coś w nich jest. Jesteś tebeściak. Nie no, człowiek pająk. Tylko nie uszkodź sobie facjatki.
Trzeba popytać mnichy. André chyba go nie dotknął. Coś tu śmierdzi. Przepraszam, był tu André. Wypuśćcie mnie, bo zacznę kąsać! Gam moje, tak jak myślałem. André nadal żyje. Globox nie może przebywać koło serca. To zbyt ryzykowne. Globox to twój przyjaciel. Zaprowadź go do szamana w lesie czystych liści. To mój stary znajomy. Będzie wiedział, jak pozbyć się André. Uważaj! André jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe dranie. Mógł zmusić Globoxa do wypicia soku śliwkowego, a wszyscy wiedzą, że Globox jest uczulony na śliwki. Do zobaczenia w Raymanie 4! Co jest? Kto? Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Cicho! Nie wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! Rayman, ja potrzebuję lekarza! Szybko! Moje mroklumy już o to zadbają! Dzięki, Lohaczu! Zobacz, co zakosiłem mroklumom! Lecę, bo muszę policzyć dziury w serze! Rayman, przestań się bawić w przebieranie! Tylko zawieź mnie do tego lekarza! Te przebieranki robią się żałosne. W ogóle nie spełniają roli. Ja nie dajcie mi pić, albo pozatykam mu tętnicę! Stary, zrób co! Rusz się, Globox, bo cię wypatroszę!
Idź! Tak, jest! Ja pływam! Ja pływam!
Ty mały podglądaczu, wstydź się! Czekaj, niech ja cię dorwę! Przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem! Nie chcę tego słuchać! Przeklęty gwałciciel! Jak tak można? Niewiele szczęścia i rozumu ma ten, kto czelność ma naruszać mój spokój. Zgotujmy mu gorące powitanie. Thank you.
ci szkoda. Kraina żwawych trupów! Nareszcie! Przynajmniej jest cisza i spokój. A ja myślałem, że tu się będzie roić od jakichś przerażających, gnijących trupożerców. Haha, głuptas ze mnie! Lecę, zaniosę dziadka na basen. Głuptas ze mnie! Głuptas ze mnie! Co to za kamoń? No co? Trzeba wyczesać szynszyna. Nie możecie mnie przetrzymywać wbrew mojej woli! Nie macie prawa! Chcę rozmawiać z adwokatem!
Jesteś najfajowszy na świecie i jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Nie, ja tam nie wracam. Ten doktorek to jakiś schizol. Ha! Rayman, czekaj! Tu jestem! No szybko! Mało!
panowie! Nie wstyd wam tak napadać na biednego chłopaka! Najpierw wbiję... Posłuchaj, robaczku! Nie pozwól Plarenom do siebie podejść! Kapisz? Nigdy! Świeże mięsko! Nie. Skąd? No bo w końcu, dlaczego? Hej! Idziesz w sobotę na gong imprezę? Yeah!
Hej, men! Zamknij jadaczkę! Jeszcze raz mi podskoczysz, a nabiję cię na tę twoją wykałaczkę! Wow! Ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa. Jaha! Tetris dał ci moc zmieniania mroklumów w zwykłe lumki. Nigdzie się nie ruszam! O, Reflux und André połączyli siły und ukradli Berło von Gumsi, der Kroll der Knareni. Stary kurna, jak kolesie przywołają Leptysa, to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. O, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Fajni ci lekarze, ale jak takim zależy na czasie, mogliby trochę pomóc. No bo kurczę, jak rany. Jakoś nigdy nie ma chętnych do ratowania świata. Znaczy oprócz nas. Czy my mamy na to czas? Ha, te drzwi wyglądają mi na zaczarowane. Jak odgadnę zaklęcie, na pewno się otworzą. Kalima, hop, didy! Klatu, bradane, kto? Nie, nie, nie! Bibidi, bobidi, bu! Anarnafra, ourfras, bezut, derien, dielwy! Lustereczko, powiedz przecie! Nie, to nie zadziała. Co? To jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót? Dobrze, że wiem, jak się do tego zabrać.
Kurczę, Blaszka, ten skrót wcale nie jest taki krótki. I znowu wszystko na mojej głowie. Super kalifragilisticexpialidocious. Kurna, stary, uda, kurna, przywołać leptysa, to kurna, cały normalnie świat ma, stary, przerypane. A, weź tę łódź i goń ich. Thank you.
Phew. Zmarzłem na kość. Andy gdzieś tu jest. Czuję to. Co poradzę, że polubiłem maluszka? Dzień dobry. Za chwilę wejdziemy do głównej siedziby Mroklumów. Temperatura na zewnątrz -61 stopni. Temperatura wewnątrz 98,6 i nadal rośnie. Uwaga! Nadchodzę! Oh!
coś! Rozwiąż mnie! Krew napływa mi do głowy! Chyba pierwszy raz w życiu. Jakoś mądrzej się czuję. Ratunku! Drogi graczu, być może zaskoczy cię fakt, że składam się z 816 wielobłogów. Biorąc pod uwagę, że inne obiekty średnio składają się z 318, jasnym staje się, że jestem swoistym arcydziełem animacji trójwymiarowej. Chciałbym również podkreślić, że posiadam 20 algorytmów zniekształceń, jak również 68 animowanych członów, co zapewnia mi niespotykaną giętkość, szczególnie przydatną w walce, jak i w bardziej intymnych sytuacjach. Znajdujecie się w hucie, najgorętszym miejscu w całym kompleksie. Kontrola lotów uprzedza, że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Ze względu na niezwykle drażliwy charakter Boga, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się w jego obecności od picia, jak również mierzenia temperatury otoczenia. Jeżeli nadal uważacie, że Rayman mnie przewyższa, odpowiedzcie sobie na proste pytanie. Ile razy od początku gry szlak dotrafił? Na pewno więcej niż mnie. Porażka bowiem jest mi wręcz organicznie wstrętną. To chyba coś znaczy. Znajdujemy się obecnie w komnacie przerażającej maszyny. To właśnie tutaj. Ej, stary! Dawaj ten sprzęt! Wezwać posiłki! Obstawić wszystkie wyjścia! Rayman nie może dotrzeć do przerażającej maszyny! No Yeah.
Globox! Globox! Nic ci nie jest? Globox! Trochę się bałeś, co? Podwieźć cię? A, ja nie chcę! André! To my, tatuś i Rej! Idziemy! Rayman, zobacz! Polecę w niego wpadli się pobawić! No, to jest zabawa! Eskadra 5 do 6! Nieprzyjaciel na 8! Powtarzam! Nieprzyjaciel na 8! Jesteś Berkiem! Widziałeś te tryby? Niesamowite! André ma fioła na punkcie maszynerii! Bardzo zdolne dziecko! Kurczę, ale ten André ma chatę! W sam raz na imprezkę! Andy? Chodzą słuchy, że chcesz zawezwać Tetrisa! Powiedz, że to nieprawda! Yeah.
spuszczaj berła z oczu! Rayman nie może go dostać! We'll be right back.
zrobimy tak. Wypuść Endiego, a potem porywaj sobie ile chcesz.